Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj w końcu się odzywam. Postanowiłam wam nagrać filmik, interpretację moją takiego rozkładu kart. Osoba pytająca zadaje pytanie, co dalej, co powinna zrobić, i teraz. Pierwsza karta mówi o osobie pytającej, to jest król kielichów, czyli osoba pytająca oznacza się dojrzałością emocjonalną. To jest karta, z którą się krzyżuje, która mówi o czynnikach, które mają wpływ na dane sprawy, o przeszkodach. I tutaj mamy diabła, co w tym wypadku ja bym odczytała jako kwestie przyziemne ego, które stoją gdzieś, powiedzmy, w opozycji i mogą rzutować na dany, powiedzmy, nastrój i okoliczności. To, co leży u podłoża sytuacji, to jest piątka monet, która mówi o ubóstwie. Może być również to ubóstwo emocjonalne, ale niekoniecznie. Natomiast jeżeli w tym układzie pokazuje się tutaj jako rzeczy, które rzutują o przeszłości, która stanowi korzenie całej sytuacji i, powiedzmy, problemu i wahań pytającego, to tutaj ja bym powiedziała, że chodzi o kwestie finansowe, że zaplecze finansowe nie jest wystarczające i ono doprowadziło jakby do tego, że pytający zadaje pytanie. No okej. No jeżeli chodzi o kartę, tutaj ona mówi o przeszłości, która dalej oddziałuje, to jest księżyc. I to by oznaczało, że tutaj podświadomość i sprawy z przeszłości, które są bolesne, może też być choroba psychiczna, bo jest to karta, która pokazuje też choroby psychiczne, a może to być, że stan po prostu emocjonalny i psychiczny tej osoby nie jest stabilny, ale to zależy, jak wyczuwamy tę osobę, która pyta, prawda? Akurat tutaj w tej sytuacji ja bym powiedziała, że to są niepodomykane rzeczy w podświadomości, pewne nieprzepracowane rzeczy, które gdzieś zostały zepchnięte do podświadomości i tkwią gdzieś właśnie głęboko, które zostały wyparte do podświadomości, bo są po prostu bolesne. Okej, teraz tak. Co ewidentnie, czego się można spodziewać przy najbliższym obrocie spraw? Tutaj ósemka kielichów, która mówi o odejściu. Niekoniecznie, ale w tym wypadku ja bym to odczytała jako odejście od problemów. Może to być też odejście takie niezdrowe od problemów, na przykład ucieczka w alkohol, ale tutaj ja bym akurat powiedziała, że jest to po prostu na zasadzie porzucenia tych problemów, które są nierozwiązane, i odsunięcie się od nich w taki sposób niekoniecznie zdrowy, bo po prostu nie zamykając pewnych rzeczy. Dalej, jeżeli chodzi o nadchodzące wpływy, które będą oddziaływać na daną osobę, to pokazuje nam się tutaj szóstka monet. W tym układzie szóstka monet akurat dla mnie oznacza, że będzie to wpływ z otoczenia, że ta osoba zyska po prostu pomoc od otoczenia. Czy będzie to pomoc finansowa, czy też materialna, czy emocjonalna, wszystkie. Chociaż niby, jeżeli chodzi o monety, mówimy o materii, ja bym akurat tutaj odczytała to jako wszelkiego rodzaju wpływ ze zewnątrz i pomoc po prostu ze strony otoczenia. Tutaj, jak dana osoba się widzi w danej sytuacji?
sama ta osoba widzi siebie jako osobę, która ma pomysł, która gdzieś jest energetyczna, zmotywowana i chce dążyć do celu. Też w sposób może trochę porywczy, może trochę nie do końca ukierunkowany. Jak widzą tą osobę inni natomiast, karta świata, która jest kartą z zamkniętego cyklu, ale również może być na przykład osoba to z zagranicy, a ja bym powiedziała, że dane osoby widzą tą osobę w taki sposób, jako właśnie jako tą osobę właśnie światową, która właśnie podróżuje, która zna języki, ma kontakty właśnie międzynarodowe i tak jest postrzegana. 10, przepraszam, 9, dziesiątka tak, ale dziesiątka kielichów. To z kolei jest karta, która mówi o nadziejach i obawach. To tutaj jest karta, która jest kartą spełnienia, więc osoba pytająca ma nadzieję na spełnienie, nie tylko rodzinne, tak jak pokazuje karta, ale również emocjonalne, również też na każdym polu, po prostu jest to pełnia, więc ta osoba liczy po prostu na wszelkiego rodzaju spełnienie, ale kieruje się tutaj emocjonalnością, czyli to jest nadzieja po prostu na takie, można powiedzieć, zaspokojenie emocjonalne. I teraz jaki będzie wynik, ostateczny wynik i dalszy rozwój sytuacji osoby pytającej. I tutaj dostajemy dwójkę buław, która mówi z jednej strony o podróżach, o wyjazdach, ale z drugiej może mówić o wahaniach, bo jest to dwójka. Energia ognia, ale energia, która jeszcze nie jest na tyle dynamiczna, żeby powiedzieć tak, tak, dojdzie do tego, co dana osoba planuje. Jest to karta, która może mówić o przeprowadzce, ale nie musi. Wszystko zależy od tego, jaką decyzję podejmie osoba pytająca. I ta karta pozostaje, daje nam tutaj opcję, że jednak jest droga otwarta. Więc tutaj musimy to wziąć też pod uwagę, że jest to opcja podróży, ale nie jest to pewne. Wszystko zależy od tego, czy osoba pytająca się zdecyduje, czy też nie zdecyduje się na podjęcie danego kroku naprzód.